Новое польское коалиционное правительство уволило руководство государственных СМИ, назначив новых лиц. Вещание было прекращено, программы отменены. Власти заявили, что хотят таким образом положить конец политическому контролю над СМИ со стороны предыдущей консервативной националистической администрации. На pewno narażanie na duży stres też ludzi, którzy po prostu chcą wykonywać swoją pracę, którzy też nie widzą powodu, żeby ulegać prawie siły, ponieważ to prawo powinno być tą siłą decydującą, a nie siłowe właśnie rozwiązania, które miałoby to prawo ominąć w jakiś sposób. Faktem jest, że sytuacja jest trudna, ludzie się starają wspierać. Ja muszę ustalić, na jakiej podstawie pani się tutaj... Ale też nie mamy powodu zgodzić się na to, żeby w sytuacji, w której nie ma prawnych podstaw do przejęcia nadawania TVP Info, po prostu na to pozwolić. W środę общественные телеканалы прекратили работу. Сотрудники не знают, что с ними будет. Bronić wspaniałej telewizji polskiej. Najlepszej, jaka jest. Jak ta władza postępuje? W sposób chuligański przejmuje media. Czyli co? Wolne słowo. No i jest to zamach stanu. Многие не согласны со словами протеста и подчеркивают, что общественное телевидение при правлении партии «Закон и справедливость» не всегда говорило правду. Widzowie TVP Info i Wiadomości przez wiele lat byli manipulowani. Manipulacje zostały udowodnione i opisane przez wielu medioznawców i naukowców, a to, co TVP pokazywało, stało się przedmiotem chociażby wielu prac magisterskich czy nawet doktorskich w Polsce. Na konkretne przykłady wskazywał też przez lata Rzecznik Praw Obywatelskich. В правительственной коалиции подчеркивают, что необходимо фундаментальное изменение государственных СМИ, которые только начинаются. Niezwykle dobra wiadomość. TVP przestało nadawać, przestało uprawiać propagandę i nienawiść. Możemy powiedzieć jasno, nie przejmujemy TVP, ale przywracamy TVP Polakom. To, co obiecaliśmy w wyborach 15 października. The change in the management and the profile of the public media was no surprise. The ruling coalition has been announcing it for long. But the dispute between the two sides will certainly not end today. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.